Cześć wszystkim, z tej strony Drakej i... Okej, nie pamiętam gdzie jesteśmy, to nowy rzut nagrań. Widziałem demona przez chwilę za szybą. By the way, ta szyba jest albo bardzo nierówno wyczyszczona, albo zbagowana. Tu jest przejrzysta, tu jest niezbyt. Podoba mi się sufit. Dobra. O tak. That's the stuff. No dobra, to co? Trzeba się rozejrzeć i idziemy do biura Oliwii, jeśli nie mylę. To nie przypadek, że trafił w nasze posiadanie. Demony przepowiedziały jego powrót. Jeśli się obudzi, narazi na niepowodzenie całą misję. Mowa o nas. Tylko on potrafi stawić im czoła. Tak? Okej. Okay. Super, czyli Doomslayer jest takim badassem, że demony przepowiedziały jego powrót. To jest fascynujące, bo wiecie, normalnie to przepowiednie dotyczą czegoś dobrego w grach. Są jakby mówione przez tych dobrych, że hej. O, zapomniałem o tym. Że przybędzie coś dobrego i nas wszystkich uratuje. Nie, tutaj to na odwrót. To demony są tak obsrane generalnie, że boją się, że Doomslayer nadejdzie i je wszystkie wybije. Tak więc to jest szacun. Ej, coś jest bardzo nie tak z tekstur... O, cześć! Here comes the boom. Działko Gaussa. Czy ja coś robiłem, jeśli chodzi o... O... jakieś wyzwania? I don't think so. Uderzenie cieplne. Zabij wiele demonów uderzeniem cieplnym. A, czy muszę 20 razy zabić? Okej, dobra. Okej, to ma sens. Proszę bardzo. O! Jakiś randomowy zombie! O kurwa. Oh no. O no, come on, ja cię... Dziękuję. W sumie to chciałem... O! Kałem plazmowy wyszedł, cudownie. Splendid. Nic nie wychodzi, mamy ammo. Jak do tego doszło? To jest po prostu smutne. To jest smutny widok. Jak... czy... Wpełzłeś do kanału wentylacyjnego i zostałeś rozerwany na szczępy, tak? To jest swój pomysł na życie, stary. A. Holo Slayer, go! Bardzo lubię dźwięk wystrzeliwanych granatów z wszelkiego rodzaju granatników. Takie fajne thump, thump. Jest coś w tym satysfakcjonującego. Kto? No wiecie co, jakby wrogów jest za mało, żebym się tym przejmował. Trzeba podkręcić tempo. I pamiętaj, że jakby co, mamy BFG przy sobie. Thump. Normalnie żal mi tych demonów. Tak śmiesznie umierają. Ops. Uśmiech. O, jest kolejny. Oho, ho, ho. Jestem powstrzymany przez ścianę. Okej. Okay. Nawlekanie nitki? No okej. Okay. Mam pośpiech, jeszcze nie wiem co mi daje, ale niech będzie. Myślałem, no tak, szybciej chodzę, to jest jasne. Tego nikt nie musi tłumaczyć. Ohohohoho! Bardzo mięsne dźwięki.
kolejna gra, do której musi się cudownie jeść obiad czy coś takiego, nie? Już ostatnio pytałem już o to w przypadku nagrywania The Evil Within i dostałem odpowiedzi, że nie, jakby nikt nie ma problemu z jedzeniem przy tego typu rzeczach, tak więc nie dopytuję i cieszę się, że mam taką oglądalność. Trzy punkty i nic wartego trzech punktów. Okej, to była przesada, to było niepoważne. O Jezu, i przeżyłeś, no ja cię proszę. No. Bo ewidentnie jesteśmy coraz bliżej biura Oliwii, nie? W sensie, wiecie, coraz więcej różnych demonicznych zapisków, pentagramów, mięsa na ścianach. Naprawdę, Hayden może być inteligentnym gościem, który pchnął ludzkość w nową erę, ale no jest do dupy w zauważaniu bardzo podstawowych znaków, że coś jest nie tak w jego firmie. Dobra. Co my tu mamy? Czekajcie, no. Pancerz? W sensie, wróćcie, kuźwa, ten pretoriański żeton. UNC poszukuje ochotników do nowego, pasjonującego programu badań nad grami. Zbierz swój potencjał. Przeżyj coś nowego i wyjdź poza bariery ograniczające zwykłych śmiertelników. Jestem pod wrażeniem, że ci pracownicy jakby słuchali tego typu komunikatów na porządku dziennym. O hej, jakby dział badań nad upiorami szuka nowych pracowników. Nowe przygody, nowi ludzie, przyjaźnie, teamwork i inne kluczowe sprawy. Zapomniałem, że mogę otwierać te kratki. A, by the way, randomowa ciekawostka. Chyba mówiłem już o tym w innej serii, ale whatever. Od, nie wiem, drugiego czy tam trzeciego odcinka wzwyż musiałem potem po nagraniu ręcznie wyciszać, oczyszczać komentarz z szumu mojej konsoli, ponieważ było tak absurdalnie. Prawdopodobnie od tego odcinka już nie muszę tego robić. I tak, powodyrem tego wszystkiego był kurz. Kurz, absurdalna ilość kurzu. Olivia uruchomiła falę piekielną gdzieś z poziomu tego obiektu. Miałem nadzieję, że oprze się złemu wpływowi, ale myliłem się. Okazała się słabsza niż podejrzewałem. Hayden, czy ty zapomniałeś dać swojej robopowłoce oczu? Jakby Olivia wygląda jak te osoby na ostrzeżeniach o tym, że papierosy szkodzą zdrowiu na paczkach fajek. Tak wygląda Olivia, więc nie. Wybrałeś złą osobę, definitywnie. Mam wrażenie, że ja dłużej bym stawiał opór demonicznej perswazji niż Olivia. Olivia ma na twarzy i na ciele i na włosach, wszędzie ma wypisane: o hej, zdradzę was przy pierwszej okazji i oddam ziemię moim nowym demonicznym władcom, więc proszę ja ciebie. Ale tak, konsola działa ciszej, bo ją przyczyściłem z kurzu. Do tego zmierzałem z poprzednim wywodem. Wtykanie rurki od sprężonego powietrza potrafi zdziałać cuda z konsolą. Dobra, tutaj coś widziałem. Nie. Jestem... Okej, tutaj definitywnie było coś schowane i to coś wyszło i jest gdzieś teraz. Nie podoba mi się to. Ale tak, na poważnie, to zbliża się chyba pierwsza walka z bossem w tej grze.
To jest interesujące, ponieważ ta gra ma wielu bardzo różnorodnych i bardzo ciekawych przeciwników i stosuje ich w różnych miejscach i w różnych kombinacjach i jak widzieliśmy na przykład po, nie wiem, chyba poprzednim odcinku bodajże, nie jestem pewien, samo to w jakiej lokacji jesteśmy potrafiło sprawić mi problem, jeśli chodzi o o poziom trudności. A jednak najwidoczniej deweloperom zabrakło pomysłu na wielu ciekawych bossów. Co jest ciekawe, bo wydaje się, że z taką pomysłowością nie powinno być to super problemem. A i by the way, tak, mamy granat wysysający i jakby on teoretycznie roz taką sferę, gdzie jeśli wróg nie stoi, to jesteśmy leczeni. Ale albo to leczenie nie działa, albo leczy w tak mikroskopijny sposób, że nigdy tego zbytnio nie odczułem. O, zielona. Hop. Hop. Jest coś satysfakcjonującego w skręceniu karku. Nie mam zamiaru bawić się z tymi od tarcz. Czekajcie. A, myślałem, że to przejście, ale nie tym razem. Tak, ogólnie, żeby nie było, bardzo powoli dobijamy do końca tej opowieści. W sensie, wiecie, mamy już wszystkie bronie, poznaliśmy większość wrogów. Szukamy już głównego ogrowego MacGuffina. O! Zabiłem dwóch naraz, cudownie. 20 to strasznie duża liczba. No umierają w sumie te demony. Słyszę coś niepokojącego, to może być demon, ale nie musi. Nie ma co zakładać, prawda? Skopałem totalnie to krzesło. Halo? Ktoś tu jest? Jakaś sympatyczna lub mniej istota? Czekajcie, muszę się napić kawy. Okej, teraz mogę ruszać na demony. Demoniczna obecność wysoka. Blokada w mocy. Och! Och, ty szujo. Ty. Oj. Slayerze, ruszaj. O, grubas powstał. Poczwórne obrażenia. Hello there. Ktoś jeszcze? Holo Slayer, go! Słyszę. Nieważne. Och, nie ta broń. Fuck my life. Dobra, jest martwy. Ho, dobra. Co mamy na takich bad boyów tutaj? Dobra, to będzie okej. Okay. Nie. Fuck. Na takich bad boyów potrzeba dwóch rur. Chodź tu. Kto jeszcze? O! I to chyba wszyscy, prawda? Tak jest, tak właśnie myślałem. Brak demonicznej obecności.
Blokada zdjęta. Jesteś pewny, głosie, że brak demonicznej, co to jest w ogóle? Brak demonicznej obecności? O, by the way, portal tu był, nawet go nie zauważyłem. Pięć. No nic, do dupy. Nie jestem w stanie niczego ulepszyć. Ale o, na górze była apteczka. Przygapiłem ją, ewentualnie zignorowałem potencjalnie, może nawet trochę celowo. O, to sekret! Myślałem, że to ścieżka główna. O, taki dobry jestem, co? Żeton pretorski. Poczekamy na jeszcze jeden i kupimy lepsze wyposażenie. Ponieważ rzucanie Holoslayer Go bardzo mnie bawi. Bardziej niż powinno definitywnie. To jest do otwarcia, tu nie widzę nic. Dobra, ruszamy. O, cześć! Ohoho! Oho! Bup! Mam wrażenie, że samo wyrwanie ogona by wystarczyło. Że to już by było śmiertelne. Beach slap nim jest totalnie zbędny, ale bardzo fajny, zawsze mile widziany, oczywiście. Oj! Och! Och, dobra, okej, to było frajerskie. Oczywiście checkpoint w absolutnej dupie, tak więc tak. Zaczynamy od nowa tę walkę. O. Cześć. Widocznie Doom Slayer w ogóle w przypadku tych konkretnych wrogów, różaków, czy jak oni tam zwą, ma fanaberię, by wykańczać je ich własną częścią ciała, ponieważ z jakiegoś powodu robi to w każdym finisherze? Ciekawe, nie? Holoslayer, go! Nie wiem po co, ale chciałem to krzyknąć. Dobra, śmierć. Hop. Up. There's no kill like overkill. Widzicie? Nawet od góry! Nie zna litości. Okej. Brak demonicznej obecności. I słusznie. Pamiętam o tym przejściu. Nawet. Model Olivia Pierce. To jest ten model, akurat tego nie chcę oglądać z bliska. Pamiętam, że za którymś z tych kamieni jest również upgrade do zdrowia, czy coś takiego? Czekajcie, nie. Nie no, kuźwa jest. Czekajcie no. What the fuck? Czy ja coś przegapiłem? Tu, proszę bardzo. Bup. Tak, ten przedmiotek daje nam zawsze 200 zdrowia i pancerza. Nieważne ile czego akord mamy.
Okej, to loading podczas misji? Dziwne. What the fuck? Okej, jakby ja wiem, że muzyczka z windy potrafi doprowadzić do szaleństwa, ale... To jest kurwa niepokojące, na co my w ogóle patrzymy? Okej... Kadun Masa Negro, Kraios Ligma, Edmat de Lac. O, powiedziałeś Ligma? Aha, I know the joke. O, jest i kamień spirali. Duże dziadostwo, ciężko będzie tym zabijać. Znaczy wiecie, ja tutaj nie mówię, że w zielonym hełmie Doomslayera jest pusto czy coś takiego, bo po prostu wiecie, wygląda raczej jednego z tych gości, którzy są raczej prości. Dajcie mu giwerę do ręki, to zrobi porządek, ale przepowiednie i tak dalej i jakieś wiecie, mistyczne moce. To nie wygląda na jego szajs. To miejsce nigdy nie powinno było zostać odkryte. Zawiedliśmy się na tobie. Nie ja. To Samuel. Poprowadził ich do grobu. Proszę, poradzimy sobie z tym. Obiecuję. Brama zostanie otwarta zgodnie z planem. Okej, czyli tak, Olivia oczywiście słyszała demoniczny głos, który ochrzanił ją za to, że Hayden odnalazł przypadkiem Slayera. A to i my. Nie wiem czemu ty pauzujemy, ale niech będzie. A to bardzo brzydkie dziecko Olivii, chociaż każde dziecko jest w sumie brzydkie, to jest nic nowego. O! Dobra. Włączono ręczne systemy bezpieczeństwa. Terminale dostępne. I have the power. Dobra. Gra definitywnie przygotowuje mnie na walkę z bossem. Ammo, pancerze, zdrowie, argent, wszystko jest. Dobra. Aktywujemy tego bad boya. Kto by podejrzewał? Kamień spirali to naprawdę kokaina prawdopodobnie. Najbardziej heavy metalowy Keyblade, jakiego widziałem. Tego właśnie szukała. Vega, znasz może jego położenie? Tak. Znajduje się w północnym regionie Krainy Tytanów. Możemy użyć wieży elektromagnetycznej, ale musimy rozerwać kolejny akumulator argentu, by stworzyć portal. Awesome. Jedyny akumulator w tym sektorze tkwi wewnątrz okazu badawczego CD587. Będziesz go musiał usunąć. Gdyż zabierzesz akumulator, stanie się niestabilny. Rozerwana obudowa powinna stworzyć wyrwę wymiarową na tyle dużą, by odesłać cię do ich świata. Możemy określić punkt, w którym wylądujesz za pomocą systemu zakotwiczeń, który wczytałem do twojego stroju. Odzyskanie tygla jest kluczowe. Bez niego nie ma sposobu na wyłączenie studni i zamknięcie piekielnego portalu tu, na Marsie. O, świetnie, demony. Okej, czyli wracamy do piekła, żeby odzyskać coś, co nazywa się Tygiel. Tygiel to najbardziej McGuffinowa nazwa w historii McGuffinów prawdopodobnie. Tak tylko mówię, nie? O! O Jezu, muza to konkret! Czemu ta gra ma taką dobrą muzę? Nie jest to szajs, tego raczej bym słuchał, nie wiem, do montowania odcinków czy coś takiego, ale definitywnie! Holy shit! Nie widzę żadnej innej muzy w tej grze. O Jezu, o ścianę? Tak się nie godzi.
Pamiętacie, jak na początku mówiłem, że granaty są do dupy? Zgadnijcie co, nie miałem racji. Są całkiem zajebiste, muszę to przyznać. O, eksplodowało. O, ho, ho, ho. Nażyli się tego, grubsonie. O kurwa. Dobra. As w rękawie! To było żałosne. Chyba pocisk o coś rozbił. Działku Gaussa. Brak demonicznej obecności. Blokada zdjęta. No i teraz mogę iść w dół. Superancko. No dobra. To... mam bardzo dużo nagle punktów do wydania. W sumie ta rakietnica jest mi całkiem przydatna. Służy mi, nie? Służy. Dobra. Przywoływacze. Nawet gra dobrze wie, do czego służą te samonaprowadzające pociski. Nawet gra to dobrze wie. I nawet nie udaje, że jest inaczej. Ale dobra, na tym akcencie zakończymy sobie ten odcinek. Mamy wiedzę z kamienia spirali. Wiemy, co teraz musimy i zdobyć z drugiego końca świata prawdopodobnie. No i tyle. Ten jest okej. Okay. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i do usłyszenia w odcinkach Doom u mnie na kanale. Bye, bye.